Cześć, tu Hanna. Jest 20 września 2024 roku. Nagrywam wstęp do wiadomości. Jak widzicie, jestem pod kasztanami. I najlepsze kasztany są nie tylko na placu Pigalle. Zuzanna lubi je tylko jesienią, ale tutaj jesień w Tokio to jest lato w Polsce. Więc nie wiem, jak można to nazywać jesienią. W każdym razie będę Wam chciała we wstępie zdać relację z pewnych rzeczy, które tu się dzieją w Japonii. A mianowicie mam taką bardzo dobrą informację o szaleństwie związanym z książką, która tu została wydana w Japonii. Książka ma tytuł Nie chcemy tego sprzedawać. Napisali ją pracownicy pewnej firmy farmaceutycznej i zgadnijcie, czego oni nie chcą tutaj sprzedawać. Zainteresowanych odsyłam do mojego kanału na Telegramie Fab News Japan oraz na Rumble. Tam mam kanał Hanna K, bo tak Rumble kiedyś funkcjonował, że zrobił galimatias między nazwami kanałów i tak już zostało, że większość wideo mam na kanale Hanna K. Ja się cieszę, że tutaj w Japonii znalazło się paru sprawiedliwych, którzy nie chcą sprzedawać trujących preparatów. I cieszę się, że firma, która je produkuje w Japonii, musiała wykupić cały nakład książki, ale też im się nie udaje zrobić tego, żeby odciąć ludzi od wiadomości, bo zrobił się to bestseller i ludzie kupują sobie e-booka, wersję elektroniczną, PDF-y i tak dalej. I jednak sobie przekazują, czytają to, dlaczego ktoś nie chce sprzedawać trutek na szczury jako preparatów medycznych. Mam też dla Was coś ślicznego z Japonii. Chcę Wam pokazać obrazki z wyspy Enoshima. Wyspę Enoshima odwiedziłam niedawno, w pewną sobotę, bardzo, bardzo upalną. I mimo, że były niemiłosierne upały, to odwiedzają tą wyspę tłumy ludzi, tłumy Japończyków tam były, trochę turystów też. Chcę Wam pokazać takie najciekawsze miejsca na tej wyspie, warto ją odwiedzić. Enoshima to skalista wyspa w prefekturze Kanagawa, położona gdzieś tak półtora godziny drogi pociągiem od Tokio. Wyspa u podstawy ma 5 km, a wysokość tej skalistej wysepki sięga do 60 metrów nad poziom morza. Z wyspą jest związana legenda o bogini i o smoku. Bogini to bogini Benzaiten, znana Japończykom z tego, że na Nowy Rok świętuje się wchodzenie w Nowy Rok i życzymy sobie szczęścia. Szczęście zapewnia nam 7 bożków szczęścia. Wśród tych bożków jest bogini Benzaiten. Inaczej zwana Benten. A wyspa jest poświęcona tej bogini oraz smokowi. Otóż dawno, dawno, dawno temu w tamtych okolicach żył smok. Jedni twierdzą, że był pięciogłowy, inni go malują z jedną głową. Ile miał głów, nie możemy w tej chwili zweryfikować. Natomiast smok ten był, jak to smoki, Draco, był wredny, wstrętny. Domagał się ofiar z ludzi, powodował powodzie i z nieba spuszczał ogień, który palił okoliczne wsie i miasteczka. Co nam to przypomina? Czyżby przypomniało nam to historię Lahaina i Maui? I te powodzie, zły smok, który na nas spuszcza powodzie. Bardzo ciekawa historia, bardzo ciekawa legenda. Otóż pewnego dnia, kiedy były chmury na niebie, z chmur nagle pojawiło się światło, chmury się rozstąpiły, a z niebios zeszła na ziemię bogini Benzaiten.
Smok zakochał się w bogini i poprosił, żeby stała się jego żoną, ale ona, znając jego przestępstwa i złe uczynki, nie chciała tego zrobić, nie chciała być jego żoną. On obiecał, że się poprawi, że już nigdy więcej tego nie będzie robił, że będzie miłym, potulnym smokiem, który będzie wspierał. Wtedy bogini zgodziła się na poślubienie smoka i ich małżeństwo było bardzo, bardzo udane. Smok ją bardzo kochał i ona widocznie też była bardzo szczęśliwa. Śpiewała, tańczyła, jest boginią morza, boginią gry, śpiewu, tańca, więc bardzo dużo ciekawych dziedzin, którymi bogini Benten się opiekuje, a na wyspie jest sporo jej posągów. Wyspa Enoshima jest jej poświęcona, bo to na tej wyspie mieszkali smok i bogini. Smok po śmierci, ponieważ tak bardzo kochał swoją boginię, po śmierci zmienił się w skałę, która się nazywa Paszcza Smoka i jest naprzeciwko wyspy, na wybrzeżu. Ten smok zamieniony w skałę w tej chwili po śmierci czuwa nad bezpieczeństwem wyspy Enoshima i nad bezpieczeństwem swojej bogini. Stąd Enoshima stała się symbolem udanego związku małżeńskiego i wszelkie zakochane pary oraz małżeństwa odwiedzają wyspę i mają tam wiele miejsc, wiele świątyń, gdzie modlą się o to, aby ich związek był długi i udany, jak związek zakochanego smoka i bogini Benzaiten. A jedna ze świątyń przechowuje jeden z trzech w Japonii, posąg nagiej bogini Benzaiten. A już jak jesteśmy przy Naga, to ja nagrywam teraz niedaleko stacji Nagayama i właśnie dlatego mi się ta Nagayama kojarzy z boginią Benzaiten, szczególnie z tym posągiem, gdzie jest to naga bogini. Takich posągów jest 3 w Japonii, więc jest to nie lada gratka zobaczyć ten posąg tam na wyspie Enoshima oraz wiele innych atrakcji. Pokażę Wam tutaj, jak wyglądają uliczki sklepowe, jak wygląda brama do uliczek sklepowych, jak wyglądają posągi smoka, jak wyglądają świątynie. Są tam też jaskinie. Jedna jaskinia jest poświęcona bogini, a druga jaskinia jest poświęcona smokowi. Tam jest taki smok. Gdy się zaklaszcze, on ryczy, więc mamy taki pokaz światło i dźwięk ze smokiem. Także smok na szczęście, smok, który przynosi nam szczęście, jest wszechobecny tam na wyspie, a przy stacji też spotkamy rzeźby złotego smoka. Jeden z takich smoków, który jest na budynku stacji, posłużył mi jako tło do wiadomości poprzednio. No i zapraszam Was do obejrzenia mojej relacji z wyspy Enoshima, a kto nie chce oglądać wyspy Enoshima, zapraszam na wiadomości na Rambo. Serdecznie Was pozdrawiam, do następnego razu.